Sławomir Łuczyński to legenda polskiego rysunku satyrycznego. Karierę rozpoczął w Sieradzu, gdzie wysłał swoją pracę na konkurs. Potem na wiele lat związał się z regionalnymi gazetami. Teraz w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Sieradzu odkrywa kolejny sposób obserwowania świata. Fotografia towarzyszyła mi całe życie. Moja pierwsza wystawa to była wystawa fotograficzna. Owszem, kiedyś stałem na rozstaju dróg i wybrałem jakiś kierunek, w którym chciałem iść. I troszeczkę ją zaniedbałem, porzuciłem może na jakiś czas, ale tytuł wystawy jest po drodze, więc idąc przez życie, bywając w różnych miejscach, cały czas miałem przy sobie aparat. Fotografie Sławomira Łuczyńskiego zdecydowanie nawiązują do rysunku i malarstwa. Artysta zatrzymuje w kadrze nastrój odwiedzanych miejsc. Przy pomocy nowoczesnej techniki buduje też własne niezwykłe światy. Nie ogranicza się jednak do dokumentowania rzeczywistości. Nawet w fotografii widać zacięcie satyryczne. Tak daleko rzeczywiście nie odszedłem od tego. Powiem pani, że jest tutaj praca, kilka prac, ale jedna jest bardzo szczególna. Tutaj gdzieś za mną to okno zamurowane. Ja to namalowałem i wysłałem na dwa konkursy i w Pradze to dostało trzecie miejsce i w ubiegłym roku w Syrii wygrało konkurs, ta praca wygrała. Także to jest jakaś korelacja między jednym a drugim, że daleko nie uciekłem. Sławomir Łuczyński jest niezwykle bacznym obserwatorem. Dostrzega to, czego inni nie zauważają. Dlatego warto obejrzeć fotografie prezentowane w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Sieradzu. Wystawa Po drodze będzie otwarta do 14 kwietnia.